Historia ukryta w czekoladzie. Słodko z mamą, słodko z tatą, słodko z siostrą, z bratem też. Radość, smak ma czekolada. Radość, smak ma czekolady, która taka pyszna jest. Bardzo gorzka może być. Znów się rodzi nowy lat. Znów się rodzi nowy lat. Nasze szczęście czeka gdzieś. Czeka. Warto przebyć drogi szmat, by usłyszeć ptaków śpiew. Możesz myśleć, jak chcesz żyć. Tak, idę do taty. Te zielone od białe. Tatusiu, ja się nudzę. No kochanie, nie mogę się teraz z tobą zająć, bo... Widzisz, że naprawiamy lampki na choinkę? Ola, idź do mamy. To nie są sprawy dla dziewczyn. To są męskie sprawy. Właśnie, Oleńko, idź do mamusi. A jak my z Konradem to wszystko naprawimy, to ja cię wtedy zawołam, dobrze? Niech wam będzie, idę do mamy. Mamusiu, a może bym ci pomogła w kuchni? Oj, nie, Oleńko, dzisiaj pod żadnym pozorem. Nie, tutaj jest bardzo niebezpiecznie, mogłabyś się oparzyć albo skaleczyć. Nie, ja naprawdę muszę być dzisiaj tutaj sama, wiesz? Ale wiesz co? Mam pomysł. Idź do babci i poproś, żeby opowiedziała ci jakąś ładną bajeczkę. Tak, idę do babci. Weź sobie orzeszka. No dobrze, maku tarty, ziemniaki obrane, barszcz dochodzi, ryba gotowa do smażenia. I znowu nic. Ile bym dała, żeby dzisiaj? Oleńka, chodź. Babciu, ty płaczesz? Ależ skąd? Ja tylko troszkę się wzruszyłam. Jak ty to mówisz? Mam w oczach kropelki deszczu. Mam w oczach kropelki deszczu, ale co się stało? Chcę, żebyś mu opowiedziała bajkę. Mama jest zajęta. Tata z Konradem naprawiają oświetlenie, a ja się nudzę. Proszę, please. Kruszynko, teraz muszę skończyć się ubierać, a potem chciałam iść pomóc twojej mamie w kuchni. Ale ja mam pomysł. Pomysł? Idź do dziadka. Dziadziu, jak mogłam zapomnieć, ale gdzie on jest? No, a jak myślisz? W ogrodzie. W ogrodzie ze swoją lunetą. Ubierz się ciepło. Żywy skarb. Muszę kończyć. Mam nadzieję, że spodobają się mojemu Jureczkowi. Na pewno mu się spodobają. Kompot z suszonych śliwek. Halo, halo? Witaj, Aniu. A, to ty, ciociu. Gdzie jesteś? Ja? Jak zwykle jestem w swoim magicznym miejscu. W tajemniczym ogrodzie. W tajemniczym ogrodzie to byłem latem. W ostatnim czasie zajmuję się niezwykłą cukiernią. No mówię ci, ile tu mam słodkich obowiązków. A może potrzebujesz pomocy? Nie. Nie potrzebuję twojej pomocy, ale... Bardzo cię proszę, nie spóźnij się, dobrze? Za pół godziny, no najdalej za 45 minut siadamy do stołu. Nie spóźnię się. Tylko zamknę cukiernię i zaraz idę. No, to do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. Pa, pa. Kochana ciocia Ewa. Tajemniczy ogród. Niezwykła cukiernia. Ciekawe, co jeszcze ona wymyśli.
się nudzę. O, zobacz, zobacz, popatrz. Ta gwiazda po lewej to Vega. To najjaśniejsza gwiazda w konstelacji lutni. A tam, o, widzisz, tam to Capella. To najjaśniejsza gwiazda w konstelacji woźnicy. A obok niej Mars. O, jest wyjątkowy. To najjaśniejszy obok księżyca obiekt na niebie. Wiesz? No, a co ty w ogóle tu robisz, ty szklabie? Chciałem, żebyś miał powiedzieć udział w bajkę. Mama jest zajęta, babcia jest zajęta. Tata z kolanem naprawia oświetlenie, a ja się nudzę. Och, powiada, żeby opowiedzieć ci bajkę. Mam lepszy pomysł. Pójdziemy do domu, zaszyjemy się w moim gabinecie. Ty przyniesiesz tę zaczarowaną książkę cioci Ewy i wybierzemy jakąś opowiastkę, dobrze? No, i poczytam ci. Dobrze? No to idziemy do domu. Tak, już jestem, mam książkę. No dobrze, Kruszynko, daj książkę, daj. Chodźcie, siadamy. Na kolana. O, tak, okulary dziadek ubierze. I zaraz zobaczymy, co tu jest. Tu jest wiele opowiadań, musimy coś wybrać, no. O, przeczytam tytuły. Może ci się któryś spodoba. Imieniny mamy, pierwszy tytuł. Co, imieniny mamy? Nie? A, no to drugi tytuł poszukamy. Leśmiana. Też nie? No to jeszcze jeden. Historia ukryta w czekoladzie. Tak. O czekoladzie, będzie lubię czekoladę. No dobrze, niech będzie o czekoladzie. Czytam, a ty słuchasz. Zamykasz oczka i słuchasz. No. Miśka przechodziła codziennie obok czekoladowej krainy. Była to cukiernia, w której sprzedawano wszystko, co było czekoladowe. Pewnego dnia, przechodząc jak zwykle obok cukierni, poczuła ogromną chęć, aby wejść do środka. Miśka była nieśmiała, ale dzisiaj coś ją ciągnęło do wnętrza czekoladowej krainy. Tak, muszę wejść. Radość, smak ma czekolada, która taka pyszna jest. Radość, smak ma czekolady, która taka pyszna jest. Wszak prawdziwa czekolada bardzo gorzka może być. Wszak prawdziwa czekolada bardzo gorzka może być. Czasem mała chwila starczy, aby marzyć, tęsknić, śnić. Czasem mała chwila starczy, aby marzyć, tęsknić, śnić. Proszę, to dla ciebie. Proszę. Ja nie mam przy sobie pieniędzy. Zostawiłam w domu. Chciałam tylko zobaczyć, co można tutaj kupić. Ale ja wcale nie mówiłam, że mam coś do sprzedania. Poczęstuj się. Ta czekolada jest pyszna. Bardzo mi smakuje. Chcesz jeszcze jeden kubek? Nie, nie, dziękuję. Muszę iść do domu. Będę pomagać mamie. Już grudzień i mama mówi, że musimy zacząć przedświąteczne porządki. Moje siostry są jeszcze małe, za wiele nie pomogą. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Co rysujesz? Ziarenka kawy w miseczce.
tak sobie myślę, gdybyśmy były grzeczne, to Święty Mikołaj przyniósłby nam prezenty. Myślę, że tak, o ile śnieje. Mamo, jak będziemy grzeczne, to Święty Mikołaj przyniesie nam dużo prezentów, prawda? Dziewczynki, muszę wam coś powiedzieć. W tym roku będą bardzo skromne prezenty. Skromne? To znaczy jakie? Czy łożywa, które prosiłam w liście Świętego Mikołaja, to skromny prezent, czy nie? Skromny to bardzo biedny. Skromny prezent to taki, który daje się od serca. Nie jest on drogi, ale bardzo szczery. Chcę łyżwy. Łyżwy też mogą być udalowane od serca. A nie dostaniesz łyżew. Przecież to Święty Mikołaj przynosi prezenty. Mam wszystko wyżone i nie dostanie łyżew. Córeczko, w tym roku Mikołaj nie ma pieniędzy. Akurat Bożenka napisała w liście do Świętego Mikołaja, że chce taką lalkę, co mówi i robi siusiu. Ona jest bardzo droga, ale jej rodzice powiedzieli, że Święty Mikołaj na pewno tę lalkę przyniesie. Ja też bym taką chciała. W takim razie do nas przychodzi inny Święty Mikołaj i ten nasz jest biedny. To porozmawiaj z bogatym Świętym Mikołajem. To niesprawiedliwe, że do jednych przychodzi bogaty, a do innych biedny. Głupia jesteś, nie ma Świętego Mikołaja. Rozumiesz? Nie ma, to dlatego ta twoja Bożenka dostanie lalkę, a ja nie dostanę łyżę. Cisza, natychmiast się uspokójcie. A teraz do swojego pokoju, już. Do mnie przyjdzie Święty Mikołaj, bo ja w niego wierzę. Ty nie dostaniesz łyżę, bo nie wierzysz Świętego Mikołaja i on do ciebie na pewno nie przyjdzie. A może wierzę? To moja sprawa. Dziewczyny! Do pokoju, dziewczyny. Dziękuję ci, skarbie. Nie wiem, jakbym sobie bez ciebie poradziła z dziewczynkami. Zupełnie nie mam teraz głowy do takich rozmów. Obawiam się, że to nie koniec kłopotów z nimi niedługo, Mikołaj, a ja nie mam dla nich żadnych prezentów. Żadnych? Mm. Aż tak źle? Na tabliczkę czekolady dla każdej może wystarczy, ale... Ale to nie są twoje sprawy i nie chcę, żebyś martwiła się problemami dorosłych. Pójdę zobaczyć, co z dziewczynkami. Miśka upewniła się, że siostrzyczki grzecznie się bawią. A potem postanowiła sprawdzić, co też rodzice przygotowali na prezenty mikołajowe. Prezentowym schowkiem w ich domu była szafa w przedpokoju. O, coś jest. Kochana mama. Pomyślała o każdej z nas, nie tylko o Zuzi i Dominice, ale też o mnie. A gdybym poszła do cukierni i dokupiła do owoców czekoladki. Na pewno są takie dobre, jak ta czekolada, którą piłam. Była pyszna. Tam wszystko było takie niezwykłe. Idę do cukierni. Dzień dobry. Jest tu kto? Proszę pani. Chyba nie ma nikogo. Wzrok dziewczynki przykuły kosze ze słodyczami. Radość smak ma czekolada, która taka pyszna jest. Radość smak ma czekolady, która taka pyszna jest. Wszak prawdziwa czekolada, bardzo gorzka może być. Wszak prawdziwa czekolada, bardzo gorzka. Miśka przyszła do domu i jak zwykle chciała poczytać swoją ulubioną książkę. Ale nie mogła się skupić. W jej głowie bez przerwy jakiś głos mówił: dlaczego to zrobiłaś? To przecież zwykła kradzież. Już wiem. Radość smak ma czekolady, która taka pyszna jest. Wszak prawdziwa czekolada, bardzo gorzka
Witaj. Co cię do mnie sprowadza? Ja przyniosłam czekoladki. Czy to są moje czekoladki? Tak. Źle traktujesz moje czekoladki. One nie zasługują na to, żeby je nosić w plastikowej reklamówce. Skąd je wzięłaś? Ja byłam tutaj wczoraj. Nie było pani. Wzięłam czekoladki i chciałam później przynieść pieniądze. Więc dlaczego przyniosłaś czekoladki z powrotem? Bo moja mama kupiła już inne prezenty. Czekoladki nie będą potrzebne. Dlatego je oddaję. Pójdę już. Do widzenia. Poczekaj. Chodź tutaj. Bliżej, nie bój się. Jak masz na imię? Marysia, ale wszyscy mówią na mnie Miśka. Ładnie. Misiu, mam dla ciebie propozycję. Możesz wziąć te czekoladki, jeśli pomożesz mi przygotować następne. Zgadzasz się? Naprawdę? Mhm. Ale pamiętaj, moje czekoladki są zaczarowane. I trzeba dużo prawdy, uczciwości, miłości, łagodności, dobra i wielu innych uczuć, żeby je dobrze zrobić. Nie każdemu na to pozwalam. Strzegę pilnie moich receptur i dzięki temu są wyjątkowe. Dobrze. No, mam przygotowane już wszystkie składniki. Właśnie miałam zabrać się do roboty. Masz teraz trochę czasu? Tak, oczywiście. Co mam robić? To najpierw zdejmij kurtkę. Szybciej. Pięknie. A tutaj masz mleko. I wlej je do tego naczynia na piecu. A potem, i to jest twoje główne zadanie, wszystkie te składniki, które przygotowałam, musisz tam wsypać i dokładnie wymieszać. Wszystko jasne? Tak. No to do roboty. Rozdrobnione ziarno kakaowca. Też wsyp tam, dobrze? Tylko dokładnie wymieszaj, żeby nie było grudek. Dobrze. Dwie łyżki. Gotowe. I co teraz? No to teraz spróbuj, jak smakuje. Naprawdę? Moje czekoladki są zaczarowane. I trzeba prawdy, uczciwości, miłości, dobra. Ja nie powiedziałam pani prawdy. Bo ja ukradłam te cukierki. Ale to nie było dla mnie. Ja mam dwie małe siostrzyczki. To dla nich. Nie płacz. Kiedy to koniec tej historii? Nie. Na drugi dzień Miszka poszła do cukierni i zrobiła przepyszną czekoladę. Kiedyś, a co z Mikołajem i prezentami? No, zobaczymy, co z tym Mikołajem i prezentami. O, zobacz, co tu jest. Co, księżniczki, bawicie się? Napijesz się herbaty? Co ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, proszę. Dziękuję. A jaki mamusia dam 100?
Kto to może być? Ja to, że ja to. Zuzia, poczekaj. Wiedziałam, Dominika, wiedziałam, że święty Mikołaj istnieje. Mamusiu, tatusiu, to święty Mikołaj. Oczywiście, że święty Mikołaj. Jak któż by do was? Ty masz na imię Zuzia? Mam dla ciebie prezent. I dla całej twojej rodziny. Patrzcie tylko, ile tu czekolady. Dominika, a tam pod czekolady wypełniły. Popatrz tylko, a tutaj lanka. Dla mnie, mamusiu. A ty masz właśnie takiej torebce, prawda, mamusiu? A mówiłam wam, przecież mówiłam wam, że święty Mikołaj istnieje. Halo? Witaj, ciociu. A, to ty, Aniu. Witaj. Ciociu, może dałabyś się zaprosić na wieczerzę wigilijną? Oj, przyjdę do was z radością. Do świąt jest jeszcze trochę czasu i myślę, że zdążę załatwić wszystkie moje sprawy. Czy ty w dalszym ciągu opiekujesz się motylami w ogrodzie botanicznym? Nie, nie. Teraz jestem na ulicy tajemnic i spełniania marzeń. I właśnie zakończyłam całkiem inną, niezwykłą historię. Jaką znowu historię? Czekoladową. Ciociu, ja naprawdę nie wiem, co to jest za historia i nie znam ulicy tajemnic i spełniania marzeń, ale w sprawie świąt to ja jeszcze do ciebie zadzwonię, dobrze? No dobrze, zadzwoń. A teraz muszę kończyć, bo czeka mnie jeszcze sprzątanie, a jutro przeprowadzka. Przeprowadzka? Ja nic z tego nie rozumiem. Będziemy w kontakcie. Pa, pa, ciociu, do zobaczenia. Pa, pa, u całej rodzinkę. Czasem mała chwila starczy, aby marzyć, tęsknić, śnić. Następnego dnia Miśka poszła do cukierni. To, co wydarzyło się wczorajszego wieczoru w jej domu, było takie niezwykłe. Niestety, cukiernia była zamknięta, a na drzwiach był napis, że cukiernię przeniesiono do miejsca, w którym teraz jest potrzebna innym. Miśka zaczęła się rozglądać po ulicy. Tak, to ona. Dziękuję, zawołała Miśka radośnie. A potem czerwona sukienka i jej właścicielka skryły się w mroku nocy. Wiem, że ta historia była ładna, trochę radosna, trochę smutna. No, trochę smutna, a trochę radosna. Tu się schowaliście. Szybciutko na dół, zaraz zaczynamy wieczerzę wigilijną. Joreczku, jak ty wyglądasz, mój nieboraku. Proszę cię, włóż ten niebieski krawat i koszulę w niebieskie proszki. Do twarzy ci w niej chodźcie. Proszkach.